Zadanie 35. Dany jest graniostosłup prosty A, B, C, D, E, F, G, H, którego podstawą jest prostokąt ABCD. Ja ten prostokąt tutaj dodatkowo już wcześniej przed rozpoczęciem nagrywania narysowałam. W tym graniostosłupie odcinek BD, czyli przekątna tego kwadratu, czyli przekątna podstawy graniostosłupa, jest równa 15. Natomiast wiemy, że odcinek CD to jest odcinek BC plus 3. Wiadomo również, że kąt CDG ma miarę 60 stopni. Na tym pomocniczym rysunku zaznaczymy sobie jeszcze przekątną kwadratu, czyli przekątną podstawy tego graniostosłupa. No i teraz my wiemy, że odcinek CD, czyli ten odcinek dłuższy, to jest nic innego jak 3 plus odcinek BC. Czyli odcinek BC tutaj sobie oznaczymy X, natomiast odcinek DC oznaczymy sobie x plus 3, ponieważ ten dłuższy bok jest o 3 dłuższy od tego krótszego. W podstawie graniostosłupa jest prostokąt, czyli taka figura. I musimy pamiętać o tym, że jeżeli mamy przekątną w prostokącie, to przekątna w prostokącie dzieli tę figurę na dwa trójkąty prostokątne. Czyli tutaj będziemy mogli skorzystać z twierdzenia Pitagorasa. Może tutaj zapiszmy sobie jeszcze, że mamy 15, długość przekątnej to 15. No i z twierdzenia Pitagorasa wiemy, że kwadrat przeciw prostokątnej jest równy sumie kwadratów dwóch przyprostokątnych. Czyli takie równanie, które tutaj zapisałam, jest prawdziwe. I teraz możemy je rozwiązać. 15 do potęgi drugiej to jest 225. Natomiast tu w tym miejscu mamy wzór skróconego mnożenia. Ja ten wzór skróconego mnożenia tutaj z boku napiszę w sposób symboliczny. Chodzi tutaj dokładnie o kwadrat sumy, który jest równy po rozwinięciu a kwadrat dodać 2 razy a razy b, dodać b do potęgi drugiej. Czyli w wyniku, czy może na podstawie tego wzoru, chcąc rozwinąć ten nawias, możemy zapisać, że uzyskujemy tutaj x do potęgi drugiej, dodać 6 razy x, dodać 9, dodać x do potęgi drugiej. Musimy teraz dokonać redukcji wyrazów podobnych, które znajdują się po lewej stronie. Czyli tu będziemy mieli oczywiście 2x do potęgi drugiej, dodać 6x, dodać 9. Na tym etapie ja to równanie zapiszę w taki sposób, że zamienię je po prostu stronami. I teraz w kolejnym kroku liczbę 225 przeniosę na lewą stronę równania, pamiętając o zmianie znaku, czyli tutaj uzyskujemy 2x do potęgi drugiej, dodać 6x, dodać 9, odjąć 225 i całość jest równa 0. Przeniesiemy tutaj rozwiązanie teraz na tę stronę i musimy dokonać redukcji wyrazów podobnych. Zapiszmy zatem 2x do potęgi drugiej, dodać 6x, no i mamy 9 odjąć 225. Ta różnica jest równa liczbie minus 216, którą tutaj zapisuję i nadal całość jest równa 0. Możemy jeszcze to równanie przekształcić, dzieląc je obustronnie przez 2, dzięki czemu uzyskujemy prostszą wersję, prostszą postać, czyli x do potęgi drugiej, dodać 3x, i odjąć 108, całość jest równa 0. Nie było obowiązku dzielenia tego równania przez 2. Mnie po prostu zależało na tym, żebyśmy uzyskali w miarę możliwie najprostszą postać. Uzyskaliśmy tutaj równanie kwadratowe i teraz należałoby wyznaczyć jego pierwiastki. W tym celu w pierwszej kolejności należy wyznaczyć deltę. Deltę liczymy ze wzoru b kwadrat odjąć 4ac. Gdzie a to jest wartość, która stoi przy niewiadomej do potęgi drugiej, u nas jest ona równa 1, b to jest wartość, która stoi przy niewiadomej do pierwszej potęgi i u nas jest równa 3, natomiast c to jest wyraz wolny, który u nas jest równy liczbie minus 108. Wyznaczam zatem wartość delty, podstawiamy te dane do wzoru. B do kwadratu, czyli 3 do potęgi drugiej jest równe 9 i dalej zapisujemy minus 4 razy 1 i razy minus 108, więc tutaj zapiszmy, że delta jest równa 9,
dodać 432, co w rezultacie daje nam 441. Delta jest większa od zera, co oznacza, że to równanie ma dwa pierwiastki. Będziemy musieli mieć wyznaczony pierwiastek kwadratowy z delty, czyli pierwiastek kwadratowy z liczby 441, który jest równy liczbie 21. No i teraz policzymy sobie pierwszy pierwiastek, tutaj zapiszemy sobie wzór, minus b minus pierwiastek kwadratowy z delty na 2a. To się równa, no i b ma wartość 3, więc tutaj zapisujemy minus 3 minus 21 dzielone na 2a, czyli 2 razy 1. No i w rezultacie uzyskujemy tutaj minus 24 dzielone na 2, czyli minus 12. Oznacza to, że pierwszy pierwiastek tego równania jest równy liczbie minus 12. Wyznaczymy sobie teraz drugi pierwiastek, minus b plus pierwiastek kwadratowy z delty na 2a. To się równa minus 3, dodać 21, dzielone na 2 razy 1, co w rezultacie daje nam 18 drugich, czyli 9. Przy czym na tym etapie powinniśmy zwrócić uwagę, że jeden z tych pierwiastków jest mniejszy od zera, a ponieważ to równanie odnosi się do geometrii, to musimy pamiętać o tym, że w geometrii długości boków, długości krawędzi nie mogą być mniejsze od zera, czyli musimy wziąć pod uwagę tylko i wyłącznie tę wartość dodatnią, czyli ten drugi pierwiastek, który jest równy liczbie 9. W kolejnym kroku możemy już obliczyć wysokość całego grania stosłupa. Przy czym tutaj zwróćmy uwagę, że my mamy trójkąt, który jest trójkątem prostokątnym. Kąt prosty znajduje się tutaj. Tutaj jest odcinek. No może nie, oczywiście nie B, tylko tutaj będziemy tutaj mieli wierzchołek C, czyli możemy tutaj sobie zapisać C, tu będzie wierzchołek G, tu będzie D. Tu mamy miarę kąta 60 stopni. My potrzebujemy wysokość, czyli musimy wyznaczyć wartość tutaj tego odcinka. Możemy wykorzystać do tego funkcje trygonometryczne, a dokładnie moglibyśmy sobie wyznaczyć tangens 60 stopni. Tangens 60 stopni to jest nic innego jak właśnie wysokość, czyli może tutaj zapiszmy tak jak mamy to w oznaczeniach, czyli odcinek CG na 12. No i teraz dlaczego w ten sposób? No bo tangens 60 stopni, czyli tego kąta, to jest stosunek przy prostokątnej leżącej naprzeciw kąta do drugiej przyprostokątnej. Natomiast my wiemy, że ta druga przyprostokątna ma miarę 12. I pytanie, skąd to 12 nam się wzięło? No otóż skoro my wiemy, że x, czyli ten krótszy bok, ma miarę 9, a dłuższy bok jest o 3 dłuższy, no to 9 plus 3 jest równe 12. Z tablic również wiemy, że tangens 60 stopni jest równy pierwiastek kwadratowy z 3. Stąd prawdziwe jest następujące równanie. No i teraz z tego równania spokojnie możemy wyznaczyć długość odcinka CG, czyli w gruncie rzeczy wysokości całego grania stosłupa. Mnożymy zatem równanie przez wartość, która stoi w mianowniku, uzyskując 12 pierwiastków kwadratowych z 3, które jest, i to jest właśnie długość tego CG, czyli możemy sobie na razie tutaj odwrócić czy zamienić stronami, uzyskując CG, które jest równe 12 pierwiastków kwadratowych z 3. Na tym etapie mamy już wyznaczone wszystkie krawędzie grania stosłupa, więc spokojnie możemy wyznaczyć pole powierzchni bocznej. Pole powierzchni bocznej stanowią dwa prostokąty o wymiarach 9 i 12 pierwiastków kwadratowych z 3, i dwa prostokąty o wymiarach 12 i 12 pierwiastków kwadratowych z 3. Stąd tutaj możemy zapisać, że pole boczne to jest nic innego jak 2 razy 9 razy 12 pierwiastków kwadratowych z 3, dodać 2 razy 12 razy 12 pierwiastków kwadratowych z 3. Nie musiałam tych działań brać w nawias, wzięłam je tylko po to, żebyś zobaczyła, które wymiary mnożę przez siebie dwukrotnie. Na tej podstawie tutaj mogę zapisać, że całość jest równa. No i tutaj w wyniku przemnożenia
tych wartości przez siebie, uzyskuję 216 pierwiastków kwadratowych z 3, natomiast w wyniku przemnożenia tych wartości przez siebie uzyskuję 288 pierwiastków kwadratowych z 3, co w rezultacie daje mi 504 pierwiastki kwadratowe z 3. Zatem tutaj możemy zapisać, że pole powierzchni bocznej tego grania stosłupa to 504 pierwiastki kwadratowe z 3 jednostek kwadratowych. I ostatni krok to jest wyznaczenie objętości grania stosłupa. No i w tym celu musimy wymnożyć bok o długości 9 przez bok o długości 12 i bok o długości 12 pierwiastków kwadratowych z 3, co w rezultacie daje nam 1296 pierwiastków kwadratowych z 3. I oczywiście objętość podajemy zawsze w jednostkach sześciennych.